Siemaneczko, z tej strony Miżry. Witam Was w dzisiejszym materiale. No może nie jest to temat, którym zajmujemy się na kanale, no ale to są takie sprawy na YouTubie, które dotyczą w zasadzie każdego. Budda został zatrzymany dziś rano przez CBŚ. Wczoraj oczywiście potężna loteria, zapowiedź zakończenia działalności kanału. Ja miałem wrażenie takie już od jakiegoś czasu, że gdzieś ta pętla delikatnie się zaciska. Niedawno ta afera z MGP, dzisiaj podobno zostało łącznie zatrzymanych już kilkanaście osób, także zmasowana akcja. Dlaczego został wybrany aż taki termin, czyli dzień po loterii? Dlaczego nie zostało to zatrzymanie zrobione wczoraj, przed loterią? A być może czegoś brakowało, być może właśnie podczas tej loterii wydarzyło się coś, co sprawiło, że gdzieś policja dostała coś, czego potrzebowała. Nie ma na razie za dużo informacji, te informacje są szczątkowe. Wydaje mi się, że to jest zbyt duża akcja, aby zaraz okazało się, że wszyscy zostaną wypuszczeni do domu. Raczej tutaj z tego co udało mi się też wyczytać, to tutaj dosyć poważna grupa zajmująca się przede wszystkim korupcją i grupami przestępczymi tutaj zadziałała, no więc raczej jest to jakaś sprawa bardzo, bardzo gruba. Kontrowersje tutaj były już od dłuższego czasu. Ja na temat Buddy specjalnie się nigdy nie wypowiadałem, tylko sobie obserwowałem to, co się dzieje. Natomiast to wszystko, to zamknięcie kanału w momencie, kiedy jesteś w swoim piku, organizację loterii za tak duże pieniądze, no to wszystko chyba każdemu wydawało się podejrzane. Oczywiście gdzieś Budda ma też swoją ogromną rzeszę odbiorców, która pójdzie za nim w ogień, więc nie zdziwiłbym się, jakby jakieś zaraz protesty pod aresztem nawet się pojawiły. Bardzo ciekawa sprawa jest też taka, że auta, których właścicielem jest Budda i osoby z nim powiązane, spoczęły na lawetach dzisiejszego poranka. No i tutaj też mnie zastanawia to, czy co się dzieje z wczorajszymi zwycięzcami, no bo z jednej strony może okazać się, że ktoś wczoraj wygrał samochód o wartości miliona czy dwóch milionów złotych, a dzisiaj to auto wyląduje na policyjnym parkingu. Dużo, dużo się dzieje, będzie o tym naprawdę bardzo głośno. Podejrzewam, że dzisiaj to już cały YouTube zostanie tym zdominowany. Jeszcze za dużo o tym nie ma, no bo to informacja dosłownie sprzed 20 minut, także jeszcze wszystko, lawina nie zdążyła ruszyć. Wow, no przyznam, że jestem naprawdę w dużym szoku. Natomiast ten termin, cały czas ten termin wydaje mi się nieprzypadkowy. Być może, nie wiem, być może były jakieś nieczystości w loterii, natomiast wydaje mi się, że tutaj musiało być już wszystko prowadzone wcześniej i po prostu brakowało jakiejś kropki nad i. Oczywiście zawsze, zawsze każdy ma prawo do obrony, też nie ma co oferować wyroków, bo wiemy, że też takie pokazówki, szczególnie na przykład tutaj u nas, na naszym terenie w sportach walki, też takie pozówki się zdarzały, wielkie akcje, a później okazywało się, że ludzie uniewinnieni albo właściwie tylko z jakichś tam pomówień się pojawili. Czy tak będzie tutaj? Przeczucie mi mówi, że nie, natomiast musimy poczekać na więcej informacji. Podejrzewam, że no dzisiaj mamy poniedziałek, więc poniedziałek, wtorek, środa, podejrzewam, że już będziemy jutro więcej wiedzieć. Dzisiaj pewnie cały dzień wszyscy będą przesłuchiwani, później też jeszcze nie pojawiły się informacje, które osoby dokładnie zostały zatrzymane, bo jeżeli okaże się, że został zatrzymany ktoś związany bezpośrednio na przykład z loterią, no to też może się okazać, to myślę, że to już będzie trop, gdzie będziemy wiedzieli, co mniej więcej mogło się wydarzyć. Ta cała ta historia, oczywiście, ja zaznaczam, każdy ma prawo do obrony, być może okaże się faktycznie, że sprawa rozmyje się po kościach, Budda zażąda odszkodowania, aczkolwiek no, nos mi mówi, że nie, bo to wszystko mi się wydawało bardzo dziwne, to odejście nagłe z internetu, te zrobienie tej ostatniej loterii, no to wszystko wyglądało jakby jakaś tam jednak obawa była. Tym bardziej, że niedawno też nagrywał w różnego rodzaju filmy Budda, że jest szantażowany i tym podobne. Także mówiłem o tym na początku materiału. Miałem wrażenie już od jakiegoś czasu, że ta pętla się zaciska i w końcu coś gruchnie. Natomiast, że stanie się to dzień po loterii, dzień po tym odejściu rzekomym z internetu, no to na pewno jest informacja sensacyjna. Podejrzewam, że będzie tyle wątków tutaj badanych,
w tej sprawie, no bo tu jednak w grę wchodzą przeogromne pieniądze, które pewnie na razie zostaną zabezpieczone. Tutaj niektóre portale podają takie informacje, że majątek Buddy i osób z nim powiązanych został zabezpieczony. No także wszystko wskazuje tutaj na to, że jednak służby tutaj dopatrzyły się albo próbują dopatrzyć się jakichś nieczystości. Podejrzewam, że będzie to sprawa związana z loterią. Natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli mamy kilkunastu zatrzymanych, no to pewnie połowa zaraz pójdzie na współpracę i kto wie, czy też nie zacznie opowiadać o innych rzeczach, które się wokół tej sprawy dzieją. No, powiem szczerze, dla mnie szok. Wróciłem sobie z porannych zakupów, z porannego szybkiego spaceru, a tutaj na wszystkich. No, Budda też nie jest jakby postacią już znaną tylko na YouTubie, tylko wybił się znacznie szerzej. Także wszystkie już tak naprawdę portale informacyjne piszą o tym zatrzymaniu. YouTube także zostanie pewnie w ciągu kilku godzin zdominowany. Wow, naprawdę dużo się dzieje. Ten świat polskiego internetu nie nosi próżni, dziwnie się to wszystko poskładało w czasie. Ktoś może pomyśleć, że może to jakiś nowy projekt, ale nie, no słuchajcie, już to wszystko jest potwierdzone, także tutaj te media głównego nurtu już bezpośrednio u źródła zadawały pytanie o to zatrzymanie, no i jest faktycznie potwierdzenie, że został tutaj Budda zatrzymany. Podane jest, że z kilkoma innymi osobami, ja słyszałem też o kilkunastu osób, że chodzi tutaj jednak o większą grupę, także myślę, że co do zarzutów, to one powinny się pojawić w ciągu kilku dni. Nie sądzę, aby tutaj było jakieś pomówienie, jakieś byle zeznanie, tylko musiało pojawić się coś naprawdę mocnego, jeżeli w tak spektakularnym stylu postanowiono tutaj Kamila zatrzymać. No i to tyle. W zasadzie nic do dodania, bo też tych szczegółów nie ma więcej. Tu z każdą godziną też dziennikarze na pewno ze swoimi znajomościami no gdzieś jakieś informacje będą wyciągać, więc myślę, że trzeba nasłuchiwać, bo nawet w ciągu kilku godzin, no maksymalnie do wieczora, jestem przekonany, że już tutaj tych szczegółów będzie więcej. No raczej nie spodziewam się, że skończy się tutaj na jakimś 4-8 przesłuchaniu i do domu. Raczej wydaje mi się, że jeżeli już taka akcja na tak głośną osobę, tak też lubianą jednak, bo tych fanów ma Budda zdecydowanie więcej, no więc jeżeli zdecydowano się na taki krok, no to przeczuwam, że tutaj faktycznie wchodzi w grę coś naprawdę, naprawdę grubego, biorąc pod uwagę tutaj pieniądze, jakimi Budda obracał w tych swoich loteriach, no to tutaj też w razie winy, oczywiście zaznaczam po raz trzeci, zawsze mamy domniemanie niewinności, zawsze można, podejrzewam w ogóle, że to będzie bardzo długa sprawa, wydaje mi się, że tutaj może się to ciągnąć naprawdę długo, biorąc pod uwagę charakter tutaj, chyba że chodzi o coś zupełnie innego, też może się okazać, że chodzi o inne rzeczy, ale wydaje mi się, że raczej to wszystko będzie tutaj po części albo bezpośrednio związane właśnie ze sprawami loterii. No cóż, moi drodzy, nasłuchujemy i ciekawy dzień się dzisiaj zapowiada. Spodziewałem się, że poniedziałek to jest dzień, w którym, nie wiem, być może Wardęga wystrzeli ze swoim filmem, no ale tutaj okazało się, że coś zupełnie innego się pojawiło. Pozdrawiam was serdecznie i napiszcie w komentarzu, jakie macie przeczucia.